Sekundy, które zmieniły życie. Większość mojego życia spędziłem w małej miejscowości w Kotlinie Kłodzkiej. Moją pasją jest astrofizyka. Pasjonuję się oglądaniem gwiazd. Interesuję się też górami, nie tylko to jako, żeby się po nich wspinać, ale też podziwiam himalaizm. Znam wszystkie 14 ośmiotysięczników i to, ten moment właśnie, kiedy ludzie się tam wspinają na góry, jak się poświęcają i ile energii siebie wykrzesają, żeby się na nie zdobyć. Mój syn bardzo lubiał góry, pamiętam od dzieciństwa, zresztą nawet tu jako dzieci wybierali się na wycieczki. No i takie już zaczynało się ich takie odkrywanie gór, podziwianie widoków. Zresztą są, wszystkie moje dzieci są takie właśnie, że lubią takie piękno, pejzaże. Góry fascynują też, no, ich wielkość, potęga. Wspaniałość, no, rodzi no, niesamowite wrażenia w sercu. Tutaj na tą parafię w Dzierżoniowie przybyłem pod koniec czerwca. Zostałem też skierowany, by zostać przewodnikiem jednej z grup pielgrzymkowych, pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. I w trakcie tej pielgrzymki powstawały plany, by zająć się młodzieżą właśnie, gdy pielgrzymka się skończy. To mieliśmy podjąć takie jakieś spotkania młodzieżowe. Oczywiście, kiedy się idzie na nową parafię, trzeba zmierzyć się z nowymi celami, z nowymi zadaniami. Moje duszpasterstwo na tej parafii trwało niecałe 2 miesiące, bo wiemy, że zdarzył się wypadek. Sierpnia, nie zapomnę tego dnia nigdy do końca życia, wchodziliśmy sobie na Giewont, bo zaplanowaliśmy sobie tygodniowy pobyt w Tatrach. Nic nie wskazywało na to, że to będzie tak wyglądało ten dzień. Gdy wchodziliśmy do góry jednak, już latał helikopter. Przed szczytem zrobiła się kolejka, no i kiedy weszliśmy już na szczyt, zaczęliśmy sobie robić zdjęcia, jak to ma się w zwyczaju. Trzymaliśmy się też nawet i krzyża blisko. Cały szczyt był obłożony ludźmi, ale nagle było w oddali słychać grzmoty. I wtedy pomyślałem sobie, stoję przy metalowym krzyżu. Wiem, że Giewont słynie z tego, że w niego uderzają pioruny. Wtedy stałem w tej kolejce, nie mogę się ruszyć, jest po prostu ciasno. I nagle poczułem straszny ból. Nie ma słów takich, żeby to właściwie opisać. No na pewno właśnie ból i tysiące myśli na sekundę, typu jednak trafił. Unosił się straszny zapach i spalonej właśnie gumy, jakby ubrań, nie wiem. No i też tych skał takich, jakby ocierać właśnie krzemień o krzemień, takie siarki, nie potrafię tego opisać. Taki widok, który mi utkwił, to właśnie starszego mężczyzny, który miał otwarte złamanie kości udowej. W momencie, gdy trafił pierwszy piorun, bo on trafił, wiem, że za plecami moimi, ale on tak rozjaśnił tło, że widziałem tą ogromną ilość światła nawet przez zamknięte powieki. Lewa moja noga była niewładna, już bardzo wszystko bolało, a na prawym bucie nie miałem w ogóle buta, na prawej stopie nie miałem buta, bo go po prostu rozerwało od ogromnego napięcia. I nie miałem także skarpetki, po prostu bosa stopa. Nie wiem też, jak ja to zrobiłem, bo to ciągle adrenalina działała. To po tym pierwszym trafieniu stałem na tej jednej nodze, bosej, bo druga była taka do końca władna, i wyciągnąłem kurtkę przeciwdeszczową, bo zaczęło wtedy też mocno wiać, zaczęło mocno lać deszczem, bo po prostu zaczął padać. I gdy zszedłem niżej, dotarłem do grupy ludzi, którzy tam już też byli ranni i też nie mogli chodzić. Zimno, ogromne zimno, telepaliśmy się wszyscy, bo przemoczeni, bo wiatr, mocny wiatr, dużo deszczu i ból też przeżywający całe ciało znowu, bo trafił drugi piorun, ale był taki łagodniejszy. Łagodniejszy o tyle, że po prostu nie zrobił żadnych ran. Dalej nam było zimno, telepaliśmy się z zimna po prostu i z tego bólu. Nagle znowu to samo wrażenie, które było przy pierwszym piorunie. Znowu ten sam ból,
tylko tym razem poczułem ogromne pieczenie na plecach, po prostu poparzenia i po prawej nodze. I folia, którą miałem wtedy na sobie, ona się zrobiła jak balon, się po prostu nadmuchała od gorącego powietrza. Ja jeszcze resztkami sił rozerwałem tą folię, bo to powietrze po prostu parzyło i żeby ono uleciało. I wyrzuciłem tą folię za siebie. I tak jak było wcześniej mi bardzo zimno, bo wiatr wiał, padał deszcz, to w momencie trafienia po prostu zrobiło mi się gorąco. Zacząłem się też w zasadzie prosić Pana Boga, że skoro umieram, tak sobie pomyślałem, to żeby zabrał mnie już teraz, bo nie mogłem z bólu wytrzymać. Straszny ból, okropny. Po trzecim piorunie, gdy ból już wszedł w taki poziom, no nie jestem w stanie tego opisać. Myśląc, że już mam tak wewnętrzne uszkodzenia ciała, po prostu czekałem, aż organizm wyłączy świadomość. Szykowałem się na śmierć, że to są moje ostatnie chwile. Przybyli ratownicy i wiadomo, zaczęła się taka selekcja, komu najpierw pomóc, najbardziej potrzebującym. Wierzę, pojawił się pierwszy helikopter, zabrał pana, który miał tą złamaną nogę, jego pierwszego zabrał. Później zabrał jeszcze kogoś i wiem, że zabrał mnie. Podczas burzy na Giewoncie zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci i około 150 osób było rannych. Tyle osób zgłosiło się, zostało przekazanych do szpitala. Osoby, które uległy wypadkom, niektóre były porażone przez piorun, inne były ranione odłamkami skał, które zostały odstrzelone od Giewontu. Pierwsze oznaki nadchodzącej burzy powinny nam dać do myślenia, że powinniśmy z tego szlaku schodzić gdzieś w dolinę, gdzieś do samochodu, a nie przejść nadal gdzieś na szczyt, no bo ten szczyt nam jak gdyby nigdy nie ucieknie. Na skutek działania fali mechanicznej, która jest związana z rażeniem piorunem, może dojść do licznych poparzeń, szczególnie jeśli taki człowiek ma przy sobie jakieś metalowe rzeczy. Może dojść do zaburzeń generalnie układu krążenia, włącznie z zatrzymaniem krążenia, z uszkodzeniem układu nerwowego. Także te obrażenia mogą być w pierwszej chwili bardzo poważne. Są z kolei oparzenia barku, bolesne, bardzo. Oparzenia, dziura w stopie. Do dzisiaj są blizny na stopach, bolące. Oparzenia na plecach. I oparzenia właśnie też, to jest miejsce po przeszczepie skóry, gojące się jeszcze wtedy, naoliwione. Miałem tą koszulkę w dniu wypadku i w tym miejscu jest rana, która jest też u mnie na ciele. Generalnie widać, że koszulka jest potopiona od wysokiej temperatury. Tak, pojawiła się taka perspektywa w myślach, jeśli chodzi o moją sprawność, bo jeśli byłbym niepełnosprawny, to poczułem się po prostu niepotrzebny. To taka wizja się w mojej głowie stworzyła. Ale kiedy opowiadałem to moim znajomym, bliskim, to oczywiście oni to od razu we mnie dementowali, pomagali mi z tego wyciągać. I no, jednak takiego typu myśli się pojawiały, pewnego typu wątpliwości. Co dalej będzie, jeśli będę niepełnosprawny? O wypadku dowiedziałam się po prostu tak. Oglądałam sobie Facebook, przeglądałam sobie zdjęcia i zobaczyłam między innymi mojego syna, który jest na Giewoncie. No i wyłączyłam telefon, włączyłam sobie telewizor. No i tak na wiadomości patrzę, a tutaj pokazują w telewizji, że tam się coś złego dzieje już, że przeszła burza, że jest akcja ratownicza. No na pewno to nas wszystkich złączyło bardziej. I rodzinę. Okazało się, że też, no, znaczy ja to zawsze doświadczałem tego, że jestem dla nich ważny i też się zacząłem tym martwić, że z tego powodu, że ja tam leżę na Giewoncie, czy jestem w szpitalu, oni przeżywali po prostu, no, straszną panikę, jakąś też traumę i to mnie martwiło. Hej, mamo. Cześć, synu. O, cześć. Proszę, proszę.
Jak się dowiedzieliśmy o tym, to i wiedzieliśmy już, że jest na Giewoncie, bo na początku nie wiedzieliśmy, że w ogóle tam był w coś wypadków i widzieliśmy to, co się dzieje w telewizji, to cały czas, bo byliśmy bez ustanku, wszyscy są w kontakcie i dla nas było, nie, słuchajcie, to nie, na pewno on szedł, słuchajcie, on się nie odzywa, bo jest pewnie trwa ta burza i on wyłączył telefon, on szedł, on, i też tak sobie wmawialiśmy, że wszystko z nim w porządku, on sam da znać, że jest okej, okay, że jest tam dobrze, a gdy się dowiedzieliśmy o tym, że jak jej, że to już 3 razy dostał, że leży, że jest w szpitalu, to my siedzieliśmy tutaj wszyscy razem i powtarzaliśmy cały czas jak mantrę do siebie. Słuchajcie, 3 razy piorunem. To jest szok, nie? To jest niemożliwe. Jurek, nie no, nie, to je... Jejku, patrz, już prawie rok. To jest... Jak byłeś pod krzyżem. No. To jest to chwilę przed, tak? Nie wiem, czy tam za... To 10, jest właśnie... 10 minut przed może. 10 minut? No, a później był... Taki efekt. O matko. Jego relacja z górami. Myślę, że tak, bo my żyjemy właśnie w terenie górzystym naszym. Uwielbialiśmy zawsze wjeżdżać właśnie w góry, gdzie tutaj w naszych terenach. Jurek był jednym z tych, że bardzo to lubiał i no razem na raz gdzieś poszliśmy nawet chyba na Kasprowy Wierch. No niestety na dzień dzisiejszy nie będę mógł udać się na jakąś pieszą pielgrzymkę, czy chociażby wrócić w góry podobne jak Tatry, ze względu na swój stan zdrowia. Pozostaje we mnie jeszcze trauma, gdy wydarza się gdzieś jest w okolicy burza albo jestem na zewnątrz. Rodzi się bardzo mocna myśl i lęk, że w każdej chwili może trafić mi piorun i muszę szybko udać się pod jakiś dach w bezpieczne miejsce. Burza się posuwała z gigantyczną prędkością, nie? Tak jak właśnie taki pociąg po prostu nadchodzący. Ja się zacząłem spodziewać, kiedy usłyszałem z daleka grzmoty, że one idą i pojawił się we mnie wielki lęk. Ja zacząłem się odsuwać jak najdalej krzyża, żeby nie poszło po mnie. Takie zdarzenie jak rażenie piorunem może wywołać w nas wiele wątpliwości, lęku, poczucia zagrożenia, obawy, czy taka sytuacja może się powtórzyć. Podczas 1 sekundy w ziemię trafia 100 piorunów. Na kilometr kwadratowy mamy rocznie 2 wyładowania atmosferyczne. Błyskawica ma średnicę tylko 2 cm, ale jej temperatura to 30 tysięcy stopni Celsjusza, co jest temperaturą aż 5-krotnie wyższą niż na powierzchni Słońca. Niesie ze sobą niszczycielską siłę. Jeżeli jesteśmy na wysoko położonym, dużym, otwartym terenie. Burza jest już w miejscu, gdzie my jesteśmy. Jedyne, co możemy zrobić, to przykucnąć na plecaku, żeby odizolować się od podłoża, czekać na przejście tej burzy, no i liczyć, że nic nam się nie stanie. Góry były, są i te góry będą, w związku z czym czasem lepiej nawet zawrócić spod samej kopuły szczytowej Giewontu po to, żebyśmy jeszcze kiedyś mieli możliwość i szansę na ten Giewont wyjść, żeby to się nie okazało ostatnią wycieczką, którą w życiu zrobiliśmy. Jeśli chodzi o to wyposażenie, no to powinniśmy oczywiście zabrać ze sobą odpowiedni sprzęt, czyli telefon z naładowaną baterią i dodatkowo powerbank. Na telefonie zainstalowana aplikacja Ratunek, która ułatwi nam lokalizację ewentualną. Apteczkę z jakimiś podstawowymi elementami. Jeśli zażywamy jakieś leki, warto sobie je oczywiście ze sobą zabrać. No, kurtka przeciwdeszczowa. I w takim plecaku zawsze powinna znajdować się folia NRC, no, która nam ewentualnie pomoże przetrwać jakąś ciężką sytuację. Obecnie planuję rozpocząć jakąś pracę z młodzieżą tutaj w parafii. Cieszę się, że mam kontakt z młodzieżą w szkole. Bardzo lubię swoich uczniów, wspaniale mi się z nimi pracuje. Chciałbym też tutaj przenieść to środowisko ze szkoły, żeby pojawiła się jakaś młodzież przy parafii. Miałem plany zająć się po pielgrzymce młodzieżą tutaj w Dzierżoniowie, ale wydarzenie z Giewontu pokrzyżowało te plany. Tym bardziej, że zdarzyło się ono u schyłku wakacji, gdzie miał się rozpocząć nowy rok szkolny. Ale jestem zobligowany do kroczenia przez życie jako kapłan. Bądźcie odważni, ufający Panu. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi
i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To wydarzenie pokazało mi, że no, żeby być szczęśliwym, muszę się realizować jako ksiądz. To pokazał mi zwłaszcza to szpital, gdzie nie zajmowałem się tym, czym trzeba, więc mój duch podupadał i ratując swoje wnętrze, angażowałem się całymi siłami, żeby powrócić do normalnego stylu życia. Bądźmy razem bezpieczni. Wybierając się w góry, pamiętaj o zaplanowaniu trasy. Przygotuj informacje o czasie przejścia, trudności trasy oraz możliwości powrotu, zwłaszcza na wypadek zmiany warunków pogodowych. Sprawdzaj na bieżąco zasięg telefonu i swoje położenie. Zabezpiecz też telefon przed zamoknięciem. Pamiętaj o telefonach alarmowych 112 lub GOPR 985. Nie lekceważ ostrzeżeń pogodowych. Wyjdź na szlak jak najwcześniej. Wyładowania atmosferyczne pojawiają się zwykle po południu. Wychodząc, zadbaj o odpowiednie buty na twardej, antypoślizgowej podeszwie, dobrze trzymające kostkę oraz okrycie wierzchnie. Jeśli zastanie cię burza, nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, masztami lub innymi metalowymi konstrukcjami. Jeśli jesteś w górach, bezzwłocznie zejdź ze szczytu. Jeśli jesteś na otwartej przestrzeni, kucnij w zagłębieniu terenu. Jeśli jesteś na wodzie, jak najszybciej dopłyń do brzegu. Nie trzymaj żadnych metalowych przedmiotów w dłoni. Poruszaj się wolno i małymi krokami. Możesz schronić się w samochodzie. Stanowi on tak zwaną klatkę Faradaya. Sekundy mogą zmienić nasze życie.